Siema, z tej strony Kubiks, witam i zapraszam Was na trzeci odcinek sezonów. Tak jest, gramy sezon, jestem w dziewiątej lidze, hurra! Jest nieźle, 4 zwycięstwa, 3 porażki, także to mi chluby nie przynosi. Zaraz dowiecie się, jaką drużynę wybrałem. Tak jest, wybrałem AS Roma. Taką drużynę mi polecicie w komentarzach. Proszę Was o komentowanie pod tym odcinkiem, jaką drużynę chcecie zobaczyć w kolejnym. I teraz tak, na czym stoimy? 4-3-3 i jedna ważna informacja. Francesco Totti w tej formacji gra na lewej stronie. Francesco Totti, legenda Rzymu, legenda AS Roma. Całą karierę tu grał. Nawet chcieli go wybrać na nowego papieża, gdy Ratzinger zrezygnował. Ale jak wiecie, nie wybrali go. I tak go ustawiłem tuż za napastnikami, bo moim zdaniem tam powinien Totti grać. Tak, fenomenalny zawodnik, z takim fenomenalnym strzałem, z tak słabym pace'em powinien grać tuż za napastnikami, dlatego tak go ustawiłem. 4-4-2 diamont, zobaczymy czy to wypali. Wszyscy praktycznie zawodnicy z pomocy i z ataką mogą strzelać z daleka, za wyjątkiem Osvaldo, czyli partnera Lamelli w ataku, bo Lamela z konieczności gra w ataku. Jedziemy, pierwszy mecz gramy z Liverpoolem, zobaczymy jak mi pójdzie. Pierwsza sytuacja, Francesco Totti, trzeba sprawdzić jak mają się u niego strzały z daleka. Nie najgorzej, trafił w światło bramki. A z drugiej strony Staric i słupek, dobitka Coutinho nad bramką, na całe szczęście. A ja strzelam dalej, Osvaldo z daleka. Chociaż mówiłem, że nim za bardzo nie ma co strzelać z daleka. Dość dobry strzał, tutaj sytuacja sam na sam Staricza, nieudana. A z tym razem Lamela świetnie znalazł sobie miejsce w polu karnym. Niestety broni bramkarz. To była sytuacja kończąca prawie pierwszą połowę, chociaż jeszcze Totti. Totti, indywidualna akcja, Totti faulowany, strzela Totti z daleka! Bramka! Chociaż zaliczona Pjaniciowi, ja bym ją zaliczył Francesco Tottiemu, żywej legendzie Rzymu. 1-0, 45 minuta i tak się skończyła. Pierwsza połowa, był to gol do szatni. Liverpool jak na razie w odwrocie. Zobaczymy jak będzie w drugiej połowie. Zapraszam Was na skrót drugiej połowy. Zaczęła się ona od tak groźnego strzału z rzutu wolnego. Było blisko. A tymczasem Osvaldo ma świetną sytuację. Faulowany. Dla mnie to jest czerwona kartka. Ale sędzia wyjmuje jedynie żółtą. I mamy rzut wolny. Rzut wolny z takiej odległości, dla której dla Tottiego jest to karny. Czy tak będzie? Tak jest! Totti, niemal karny, bramka. Rewelacyjna, dla mnie to jest druga bramka w tym spotkaniu Tottiego. Niestety pierwsza została zaliczona Pjaniciowi, zobaczcie to jeszcze raz. Co prawda gdyby mój przeciwnik tylko podskoczył murem, tej bramki by nie było. Ale jego strata, 2-0, 60 minuta. A my gramy dalej, Osvaldo. Dobra sytuacja, trochę pokręci obrońcami Osvaldo, ależ tutaj pięknie się znalazł Osvaldo, lewa noga, prosto bramkarza, jeszcze dobitka, broni Reina. Tymczasem akcja z drugiej strony, Suarez, to musi być gol, ale broni bramkarz. Niesamowita sytuacja, a tutaj już kolejna z mojej strony, Lamela. Lamela ma sporo miejsca, Osvaldo, 3-0. To była 82 minuta, świetnie mi szło Romą w tym meczu. Ale mój rywal nie poddawał się, Staric, 3-1. Ale to już nie zmieni przebiegu spotkania, 86 minuta, to za późno, żeby się budzić. Tak też było, jeszcze strzał De Rossiego z daleka, broni Reina. I tak skończył się pierwszy mecz tego odcinka, 3-1 dla Romy, wspaniały występ Francesco Tottiego. Niemal papieża Rzymu, jak sami widzieliście. A my jedziemy od razu z kolejnym spotkaniem. Kto będzie tym razem moim przeciwnikiem? Borussia Dortmund. Także zobaczymy, czy w sezonach tak samo niegroźny jest Lewandowski, jak w Ultimate Team. Jedziemy. Chciałem zacząć od mocnego uderzenia, dlatego Pjanic przeprowadził indywidualną akcję, ale Weidenfeller miał dzień. W tym meczu kolejna sytuacja, Lamela. Lamela do Osvaldo, Osvaldo lewa noga, gol.
piękna bramka. Formacja 4-4-2 Diamond wymuszała na mnie akcję środkiem boiska. Też tak starałem się grać i jak sami widzicie, z dość dobrym skutkiem. Kolejna taka sytuacja, Totti, ale strzał. Ale Weidenfeller był w tym meczu jak kryptonit na Supermana. Tak na Tottiego działał. Kolejna sytuacja, Kastan. Weidenfeller. Tymczasem Borussia z drugiej strony, rzut rożny. Na całe szczęście broni bramkarz, ale takie bramki, jak dobrze wiecie, padają często i gęsto. Tymczasem Totti, kolejny strzał. Kolejny raz broni Weidenfeller. Ale mam jeszcze rzut rożny, Lamela, dośrodkowanie Burdisso, 2-0. 41. minuta, 2-0, także Roma pokazuje klasę. Kolejny mecz, kolejne pewne prowadzenie. Znowu Totti, znowu z daleka, znowu Weidenfeller. Tymczasem akcja Borussii, Lewandowski, Błaszczykowski, ależ cudem broni bramkarz. Ale niestety, jest jeszcze rzut rożny, to się czasem źle kończy. I tak też się skończyło, Subotić, 2-1, gol do szatni. Prowadziłem, dominowałem, a rywal zdobył bramkę i mecz się wyrównał. Co prawda była to dopiero bramka kontaktowa, ale tak skończyła się pierwsza połowa, 2-1. Po golu Burdisso i Osvaldo, tym razem Totti nie mógł znaleźć drogi do bramki. Sami widzieliście, Weidenfeller był nie do pokonania. Tutaj kolejna sytuacja Borussii, już w drugiej połowie, 55. minuta. Błaszczykowski, dośrodkowanie do Royce'a, błąd bramkarza ewidentny. Nie powinien wychodzić do Błaszczykowskiego, ale trudno. 56. minuta, 2-2. Ale Borussia ma kolejne sytuacje, Lewandowski na całe szczęście pudłuje i tym razem Totti i po raz kolejny Weidenfeller, ale ja mam jeszcze rzut rożny, Kastan, Weidenfeller, jeszcze próba dobitki, nieskuteczna. Kolejna sytuacja, to już była 83. minuta, końcówka meczu, Osvaldo, piłka meczowa obok bramki. Jeszcze jedna sytuacja, Totti! I jak sami wiecie, broni Weidenfeller. Niestety, ten mecz wygrał, a właściwie zremisował dla mojego rywala Weidenfeller ewidentnie. Nie potrafili sobie z nim poradzić moi zawodnicy, ale nie było tak źle. Zaczynamy kolejny mecz, ostatni już w tym odcinku. Z kim? Z Benficą Lizbona, a wiecie co to oznacza? Benfica ma w ataku Limę, czyli prawdziwego killera zarówno w Ultimate Team, jak i niestety obawiam się, że też i w sezonach, co możecie zobaczyć w tej akcji, Lima 1-0, a to była dopiero 4. minuta. Naprawdę ten gość jest w tej FIFA niepowstrzymany, ale ja nie zamierzam się poddawać, mam przecież Francesco Tottiego, mam Lamelę i to jedna z jego akcji, Lamela. Dlaczego on strzelał prawą nogą? Kto wie, gdyby strzelił lewą nogą, może wpadłaby bramka, ale po raz kolejny Lamela nie próżnował i znowu prawa noga. Błąd popełnia mój rywal. Na posterunku był Osvaldo i wykorzystał ten błąd. 8. minuta, 1-1. Wracamy do gry. Sytuacja, dalekie wybicie, przejmie piłkę Osvaldo, zdąży Osvaldo i dla mnie to jest czerwona kartka, a sędzia nie pokazał żadnej, dramat, ale ja walczę dalej, Lamela, ależ fatalny strzał, po raz kolejny Lamela, tym razem już ma piłkę na lewej nodze, niewiele brakowało, a jak mój przeciwnik popełnił błąd bramkarzem, to i na mnie przyszła pora i niestety 2-1, znowu niezawodny Lima. I tak też skończyła się pierwsza połowa. 2-1, po dwóch błędach bramkarzy, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, padły bramki. Kolejna sytuacja mojego rywala. Lima! To jest niesamowity gracz, trzeba się go bać. Całe szczęście broni bramkarz. Kolejna sytuacja, Salvio.
końcami palców broni bramkarz i niestety ja w drugiej połowie nie miałem zbyt wielu sytuacji, nie miałem praktycznie żadnej. Przegrywam ten mecz 2-1 i tak niestety kończymy ten odcinek. Odcinek pod znakiem Francesco Tottiego, ale też pod znakiem Liny pod sam koniec. 5 zwycięstw, 1 remis, 4 porażki, wygląda to po prostu źle. Ale mam nadzieję, że w kolejnym odcinku uda mi się awansować do 8 ligi i zaczniemy marsz do pierwszej. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć!